doradcą sadownictwem w firmie Agrosimex. I moja obecność jest tutaj z racji tego, iż oprócz tego, że doradzam sadownikom oczywiście w ochronie przede wszystkim sady, warzywa, uprawy rolnicze, ale też zajmuję się tutaj stricte ochroną roślin, tutaj szczególnie biologią różnych patogenów, z racji tego, iż jeszcze kontynuuję studia trzeciego stopnia, czyli robię jeszcze doktorat związany właśnie z tymi wszystkimi patogenami, które nam towarzyszą. Proszę Państwa, choroby wiatryczne leszczyny. Wbrew pozorom tych chorób jest dużo. Z tego, co udało mi się dotrzeć z tych informacji, które posiadam. Oczywiście nie wszystkie te choroby występują u nas, na naszych plantacjach, ale nie jest powiedziane, że za rok, za dwa lata te choroby tutaj nie trafią. Mogą trafić, ponieważ czasem jest tak, że ten obrót materiału szkółkarskiego niekiedy wymyka nam się spod kontroli. Ale też często jest tak, że sami nie jesteśmy w stanie zauważyć, co tak na dobrą sprawę mamy na tych plantacjach i jak do tego problemu pójść i jak ten problem rozwiązać. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat naszego spotkania będzie Państwu pomocny na ten nadchodzący sezon wegetacyjny, czyli jak rozpoznać, co mamy i ewentualnie jak zwalczyć bądź też ograniczyć danego patogena na plantacji. Proszę Państwa, moim zdaniem tą leszczynę naprawdę warto uprawiać, szczególnie po tym czasie, kiedy Rosja wprowadziła na nasze jabłka embargo. Większość sadowników, z którymi się spotykam, pyta się tak: Karolina, co teraz? Co my mamy robić? Jabłka w chłodni, tutaj nowe nasadzenia, czy mamy sadzić jabłka, czy może coś innego? I muszę Państwu tutaj zdradzić, że w rejonie grójeckim, czyli tutaj ten region też centralnej Polski, w którym ja częściej bywam, ale też zdarza mi się coraz częściej odwiedzać Lubelszczyznę i mam nadzieję, że będę mogła częściej tutaj do Państwa przyjeżdżać, nie tylko do Leszczyny, ale również do Porzeczki. Bardzo duże zainteresowanie właśnie leszczyną. Leszczyną, ale nie tylko leszczyną, ponieważ w naszym rejonie bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się jagoda kamczacka. Większość sadowników właśnie też tutaj stawia na tą jagodę kamczacką. Ale ja uważam, że ta leszczyna jest perspektywicznym gatunkiem i myślę, że tutaj zarówno, tak jak Pan Pino mówił, że ta jakość jest bardzo ważna i jak będziemy się starali wyprodukować te orzechy, to też to będzie dla nas perspektywiczne, żeby jak najlepiej i jak najdrożej sprzedać te orzechy. Proszę Państwa, jesteśmy już w tym okresie integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin oczywiście ma na celu wykorzystanie wszystkich dostępnych metod ochrony. W przypadku leszczyny, no niestety, ta ochrona chemiczna jest, można powiedzieć, że jej nie ma na rok 2015, ponieważ w programach ochrony roślin nie ma żadnego zarejestrowanego środka ochrony roślin na tą najgroźniejszą chorobę, jaką jest monilioza leszczyny. A niestety wystąpienie tego patogena na plantacji może przyczynić się nawet do strat w wysokości 80%. Więc jak sobie poradzić? Jak sobie poradzić w tym sezonie, kiedy tutaj niestety nie mamy czym walczyć? Oczywiście w tej integrowanej ochronie, proszę Państwa, bardzo duże znaczenie mają metody agrotechniczne, ale metody agrotechniczne połączone z innymi dostępnymi metodami, czyli prognozowanie, monitoring, czyli to, o czym powiedziałam na samym początku, żeby dobrze znać swoją plantację, proszę Państwa. To jest przede wszystkim to, co mamy na plantacji, czyli to, z czym możemy sobie poradzić, czyli rozpoznać zarówno szkodniki, jak i też patogeny. Oczywiście ta metoda agrotechniczna, proszę Państwa, i nie będę tutaj mówiła o tym, bo doskonale Państwo znają tą metodę agrotechniczną i tutaj jakie poszczególne elementy w skład w niej wchodzą, czyli odpowiednie nawożenie, wybór prawidłowy, wybór stanowiska. Najlepiej, żeby zakładać nowe plantacje w oddaleniu od innych plantacjach, które na przykład są zaniedbane. I takie, proszę Państwa, zaniedbane plantacje, obojętnie czy to leszczyna, czy to sady, ja to nazywam, że to są pola śmierci. Pola śmierci dlatego, że tam są wszystkie szkodniki i wszystkie patogeny. I właśnie z takich miejsc dalej to źródło infekcji jest rozprzestrzeniane.
rozprzestrzenianie. Oczywiście wygrabywanie, usuwanie liści, ponieważ proszę Państwa, większość patogenów one przeżywają na tych liściach, które opadły, więc jeżeli mamy taką możliwość, to dobrze jest, żeby te liście i to, co zostaje po końcu sezonu wegetacyjnego, usunąć z tej plantacji, żeby na kolejny sezon wegetacyjny nie mieć tego potencjalnego źródła infekcji, tak jak jest w przypadku szarej pleśni, czy też moniliozy, ale też innych chorób, o których ja mówiłam. I tutaj tak jak nawiążę do pana Pino, który mówił, że bardzo duże zagrożenie ze strony aflatoksyny. Aflatoksyny, proszę Państwa, są to produkty wytwarzane przez grzyby, metabolity wtórne, które są bardzo toksyczne. Toksyczne zarówno dla zwierząt, dla ludzi, ponieważ one są sprawcami groźnych chorób. Te aflatoksyny są bardzo szkodliwe, dlatego też należy zadbać o to, żeby na plantacjach, ale też już potem na tym kolejnym etapie, czyli suszenia i przechowywania tych orzechów, te grzyby nie wystąpiły. A tutaj bardzo groźne gatunki, Cladosporium, Penicillium. Penicillium nieraz, proszę Państwa, możemy obserwować, ponieważ one wytwarzają charakterystyczną taką zieloną, bardzo intensywną zieloną, intensywniejszą niż nawet ta zieleń, która jest tutaj na tym plakacie grzybnie. Są to grzyby, które pylą. Pylą i po prostu one roznoszą ten szkodliwy metabolit. Oczywiście usuwanie porażonych roślin, jeżeli zaobserwujemy, że coś jest nie tak z taką rośliną, to jak najbardziej. I uprawa odmian odpornych, tutaj możemy mówić już o odmianie i o metodzie hodowlanej. Proszę Państwa, metoda chemiczna. W przypadku leszczyny, no cóż mogę powiedzieć? Czy jest ta metoda chemiczna, czy jej nie ma? Nie ma. Dlatego, że no niestety leszczyna jest zaliczana do upraw mało przerobowych. Tutaj, tak jak pan prezes już wspomniał, bardzo długa droga jest, żeby zarejestrować jakiś środek. Ale te środki, tutaj pozwolę sobie nawiązać, te środki, które tutaj państwo zaproponowali, jak najbardziej bardzo dobra droga wybrana do zwalczania chorób, nie tylko moniliozy, ale proszę Państwa, że ona ma szersze spektrum zwalczanych patogenów niż tylko monilioza. Więc oprócz tego, że monilioza, to ona będzie jeszcze działała wielokierunkowo, że tak powiem. No tak, ale przedstawiałem. I nic. Nie, po prostu centralnie. Ale to polska czy niemiecka? Niemiecka. Są bardzo dobre, dlatego że one zwalczają te choroby, które produkują bardzo dużo zarażników. A taką chorobą jest właśnie monilioza, czy też szara pleśń, bądź też kladosporium, które również może występować. A jakie środki by Pani proponowała, żebyśmy, o jakie środki wystąpili? O, w ten sposób może pytanie sformułuję. To znaczy tak, bardzo dobre, takie wszechstronne działania. Które tak? Widzi Pani perspektywiczne, że po prostu powinniśmy wystąpić o ich dopuszczenie na przykład. Które Pani uważa? Myślę, że te, które znam, czy też mankowe, które były wcześniej, które były obecne. Obecnie zarejestrowane te, które zawierają mankozeb, tak? Wandozeb, pendozeb, perkozeb, to są te, które mają mankozeb, ale proszę Państwa, to jest trudne do powiedzenia, te, które są skuteczne. Tutaj z perspektywy też mojej, ponieważ ja zajmuję się placówką naukową badawczą, która jak gdyby też wykonuje badania rejestracyjne, jest to trudne do powiedzenia, że akurat ta substancja będzie działała, bo nieraz jest tak, proszę Państwa, że w warunkach laboratoryjnych dana substancja aktywna działa świetnie, a wychodzimy w warunki polowe i są zupełnie inne wyniki. No jeżeli chodzi o mankozeb, to rozmawiałem z panią Flaszką niejednokrotnie i obiecała wyrzuć naciski na firmy chemiczne. To chodzi o producentów, bo dystrybutorzy nic nie mogą zrobić, tylko to chodzi o producentów środka, nie? I to trzeba dotrzeć. A mankozebu nikt w Polsce nie produkuje, tylko są gdzieś tam daleko, w Wielkiej Brytanii czy tak, gdzieś. Są dystrybutorzy, nie? Tak? Jedynie tych środków. Ale jeszcze tutaj. Tiuram będzie w przyszłym roku. Tak, więc tutaj ten Tiuram, on ma bardzo dobre zastosowanie w przypadku upraw sadowniczych, tak jak pach jabłoni, ale też szara pleśń, proszę Państwa. Bo nigdzie nie jest napisane, że zwalcza szara pleśń, ale Tiuram z obserwacji nie tylko moich, ale też z badań naukowych, jakie były wykonywane, ogranicza zarodnikowanie tego grzyba. Więc Tiuram tu też jest ścieżka. Jeżeli mogę, ja też mogę się zapoznać
z tą stronnicą, z którą Pan przysłał i możemy wspólnie przedyskutować. I mogę tutaj Państwu powiedzieć, że służę swoją radą i pomocą, jeżeli będą problemy z tą stroną w czasie sezonu wegetacyjnego, żeby jakąś wspólny kierunek też obrać. Na dodatek we Włoszech na pierwszy ogień jest stosowany, właśnie miedziówka jest stosowana. Tak, i myślę tutaj też, że w tym kierunku też musimy porozmawiać w czasie tego wykładu. I o tych miedziowych też Państwu chciałabym powiedzieć już w trakcie omawiania poszczególnych tutaj chorób. Proszę Państwa, ale żeby w ogóle tą metodę chemiczną uruchomić, to trzeba wiedzieć, na co ją uruchamiamy. I dlatego też bardzo ważne są wykonywanie ilustracji naszych plantacji, ale też prognozowania i monitoring. Dlatego też zaznaczałam już na samym początku tą diagnostykę, czyli to prawidłowe rozpoznanie objawów choroby, a następnie zastosowanie odpowiedniej metody zwalczania, która decyduje o osiągnięciu sukcesu w ochronie. Dlatego też bardzo ważna jest umiejętność rozpoznawania sprawców chorób, znajomości ich biologii, ale też warunku rozwoju. Proszę Państwa, patogeny na plantacji leszczyny. Tutaj wymieniłam te najbardziej powszechne i najbardziej szkodliwe. Czerwoną linią odznaczyłam te, które nie pojawiły się jeszcze na naszych plantacjach, ale to nie znaczy, że ich tam nie ma, ponieważ niektóre plantogeny, one po prostu są w takiej formie latentnej, czyli jeszcze nie widać ich objawów, a one już mogą być. Ale najpowszechniejsze oczywiście monilioza leszczyny, monilia coryli, szara pleśń, mączniak prawdziwy leszczyny. Proszę Państwa, i tutaj chciałabym zwrócić Państwa szczególną uwagę na mączniaka leszczyny, ponieważ ten sezon wegetacyjny można będzie zaliczyć do mączniakowych, nie tylko mączniakowych w uprawach sadowniczych, ale też w uprawach jagodowych, z racji tej aury, którą mieliśmy przez całą zimę, ponieważ strzępki mączniaka, grzybnia mączniaka, żeby ona została zahamowana i żeby została zamrożona, musi być potrzebna temperatura minus 23 stopnie do minus 26 stopni. No niestety, w tym sezonie wegetacyjnym takiej temperatury nie było. Więc tutaj ten mączniak może spowodować bardzo duże straty i może atakować plantację. Kolejny problem, bakteryjna zgorzyła leszczyny, Xanthomonas campestris patovar coryllina. Ta bakteria już została odnotowana, tutaj Instytut Ogrodnictwa prowadził badania i wprowadził taką szerszą diagnostykę związaną właśnie z tym patogenem. Zamieranie kwiatostanów męskich, Cladosporium avellanum, to jest właśnie ten jeden z grzybów równie szkodliwych, który również ma to do siebie, że wytwarza mykotoksyny. Kolejnym problemem jeszcze u nas nieodnotowywanym jest rak bakteryjny, ale proszę Państwa, ja chciałabym zaznaczyć i zwrócić Państwa uwagę, że czasem jest tak, że te bakterie, one występują na naszych uprawach, tylko w zależności, czy mamy sprzyjające warunki, żeby po prostu one się uaktywniły. W zeszłym sezonie wegetacyjnym był taki problem, że na przykład na plantacjach truskawek, gdzie te choroby bakteryjne rzadko występują, to w zeszłym sezonie była naprawdę bardzo duża presja. Oczywiście nekrozy kwiatostanów męskich i zawiązków owocowych, czy też grzyb, który powoduje plamistości liści Phyllostichia coryllii, czy też nekroza koryi drewna, cytospora coryllicola. To są te najpowszechniejsze choroby, które występują na plantacjach leszczyny, nie tylko w Polsce, ale też w tych uprawach, czy we Włoszech, czy w Grecji, czy też w Stanach. Proszę Państwa, monilioza leszczyny, dawniej określano, że ta monilioza jest również, że sprawcą tej choroby jest również grzyb Monilia fruciflena, ale obecnie stwierdzono, że głównym sprawcą jest jednak Monilia coryllii. Tutaj przedstawiłam Państwu na zdjęciu właśnie takie charakterystyczne, typowe objawy tej choroby, mianowicie tworzące się sporodochia na orzechu. To jest sporodochia, proszę Państwa, to nic innego jak po prostu takie otwory tych grzybów, w których znajdują się zarodniki konidialne, które dokonują szeregu infekcji w sezonie. Tutaj porażenie tą chorobą występuje w szczególności w takich okresach wilgotnych, ale też na silnie zagęszczonych plantacjach. Dlatego też ja na początku powiedziałam o tych metodach agrotechnicznych, że to też jest droga do ograniczenia pewnych patogenów, które mogą wystąpić. Oczywiście tutaj ta choroba jest bardzo groźna, dlatego że ona już występuje, proszę Państwa, od fazy kwitnienia leszczyny.
Czyli praktycznie możemy mówić, że już te zarodniki na naszych plantacjach latają. Jeszcze przy takim sprzyjającym roku, proszę Państwa, kiedy ta zima była dosyć łagodna, to to źródło pozostało, jest i stwarza realne zagrożenie na kolejny sezon. Oczywiście tutaj te odmiany, którymi my dysponujemy, można ją uszeregować pod względem podatności, ponieważ niektóre odmiany są bardziej podatne, niektóre są mniej podatne, niektóre są tolerancyjne na porażenie przez dane patogeny. Proszę Państwa, obecnie rok 2015 brak zarejestrowanego środka ochrony roślin na tą chorobę. No niestety jednak, jak wiadomo z literatury i ze wcześniejszych doświadczeń, z tego co było stosowane, były stosowane fungicydy diuramowe, te, które zawierały również mankozeb, ale też prucyminię. Ja z ciekawości zobaczyłam, jakie fungicydy były stosowane w roku 2014. I był to m.in. Witane, Sodoplon, czyli tutaj Sodoplon oparty również na Curanie i one były stosowane i większość osób, które stosowała, miała swój program ułożony właśnie oparty na fungicydę, zarówno diuramowych, czy też zawierających mankozeb, no nie miała większych problemów z tą chorobą. Co zrobić w tym roku, kiedy nie mamy fungicydu zarejestrowanego? Dzisiaj będziemy tutaj mówić. Proszę Państwa, kolejna choroba, szara pleśń. Szara pleśń również występuje, ale dla szarej pleśni ważne są warunki. Szczególnie dla niej dobrze jest, jeżeli jest wilgotne, jeżeli mamy lata deszczowe, ale tutaj szara pleśń głównie w przypadku leszczyny, proszę Państwa, występuje już pod koniec sezonu wegetacyjnego, tak? Czyli jak praktycznie rozpoczynamy zbiory, to wtedy gdzie indziej możemy zauważyć, że czy to na owocach, czy też na łupinie jest charakterystyczny taki szary nalot. Ten szary nalot, proszę Państwa, to nic innego jak właśnie zarodniki grzyba Botrytis cinerea, zarodniki kolumbiane, które wykonują szeregu infekcji. Ale to nie o te zarodniki chodzi, tylko głównie chodzi o sklerozję, które ten grzyb wytwarza. Ponieważ jeżeli zostawiamy źródło tego grzyba i te sklerozja właśnie zostają nam na plantacji, to one stanowią w kolejnym sezonie wegetacyjnym potencjalne źródło infekcji. Dlatego też ważne jest, żeby po prostu nie zostawiać na swojej plantacji czy to orzechów, pod, czy też nieraz na drzewach, proszę Państwa, też gdzieś tam jeszcze nigdzie nam zostaną. A jeżeli mamy ciepłą jesień, a taka jesień była w zeszłym sezonie, to wtedy są idealne warunki do rozwoju nie tylko właśnie grzybów z rodzaju Botrytis, ale też Cladospory. Tak jak już wspomniałam, bardzo duże nasilenie tej choroby, szczególnie w czasie ciepłej i wilgotnej pogody. Cecha rozpoznawcza to już o tych sklerozjach, też Państwu wspomniałam, to są takie twarde, czarne, zbite skupienia grzybi. I tutaj we Francji i w Anglii stwierdzono, że szara pleśń doprowadza do nekrozy młodych rozwijających się orzechów, ale tutaj przede wszystkim z racji tego, że infekcje gdyby tym grzybem sprzyjały wcześniejsze uszkodzenia przez jednego ze szkodników powszechnego leszczyny, mianowicie słonkowca. I proszę Państwa, tutaj chciałam Państwu pokazać właśnie takie widoki. Możemy zobaczyć, jeżeli na przykład na zimę zostały w sadzie na drzewie owoce leszczyny. I wtedy proszę zobaczyć, że tutaj może nie widać tego, ale na jednym z tych orzechów widać charakterystyczny taki meszek. I ten maszek, proszę Państwa, to nic innego jak szara pleśń, a tutaj jeszcze mamy penicylium i kladosporium. I to są idealne warunki dla rozwoju właśnie tych chorób, ponieważ aura, która jest na zewnątrz, sprzyja ich rozwojowi otwory, bądź też uszkodzenia. Dlatego też ważne, proszę Państwa, jest, żebyśmy na przykład po cięciu zabezpieczyli te rany, które powstały na roślinach, ponieważ jest to naturalne wroto wnikania bakterii, ale też zarodników grzyba do rośliny. Tutaj infekcje przede wszystkim występują w temperaturze 20 stopni w okresie bardzo wysokiej wilgotności.
W przypadku chorób bakteryjnych, proszę Państwa, najlepszym rozwiązaniem są oczywiście preparaty miedziowe. Ale tak jak już na samym początku wspomniałam, oczywiście nie ma nic zarejestrowanego na ten rok 2015 do zwalczania. Ale jaka wersja miedzianu jest najbardziej skuteczna na bakteriozę? Wodorotlenek czy? Wczoraj też właśnie rozmawialiśmy na ten temat z fermentatorem truskawek i proszę Państwa, taką najoptymalniejszą moim zdaniem wersją są oczywiście te preparaty, które zawierają tlenek miedzi, ponieważ on jest bardziej agresywniejszy dla komórek bakteryjnych. I tutaj mam dla Państwa jedno rozwiązanie, takim preparatem jest Cuproflox, ale tutaj chciałabym zaznaczyć, że ten preparat jest jako nawóz, ale zawiera on 380 gram tlenku miedzi, czyli to jest 23,5% miedzi. Działa jak Cuproflox, który był wcześniej zarejestrowany, więc to jest taka forma tej pierwszej ochrony przeciwko chorobom bakteryjnym, ale też przeciwko innym tutaj grzybom patogenicznym, które mogą również wystąpić, ponieważ miedź, proszę Państwa, ogólnie ma działanie zapobiegawcze i stanowi barierę do wnikania. Oczywiście w przypadku chorób bakteryjnych również tutaj możemy mówić na temat pewnej odporności niektórych odmian i są odmiany, które są bardziej podatne, są odmiany, które są mniej podatne. Jedną z takich głównych metod, które zapobiegają tej choroby, to oczywiście stosowanie zdrowego materiału sadzeniowego oraz oczywiście, tak jak już tutaj zaznaczałam, ochrona chemiczna. No, proszę Państwa, i na zachodzie te preparaty miedziowe są wykorzystywane i wykonuje się zwykle takie trzy podstawowe zabiegi. W naszym przypadku to oczywiście ten zabieg wczesną wiosną, czyli możemy mówić, że wraz z rozwojem i pękaniem pąków to należy już zacząć działać. Kolejne to oczywiście zabieg przełom sierpnia i września, kiedy to mamy sprzyjające warunki do rozwoju chorób bakteryjnych i potem już jak 3/4 liści opada z drzew. Kolejna choroba, proszę Państwa, rak bakteryjny. Ten rak bakteryjny, Pseudomonas myngopatobar Avellana, on jeszcze u nas nie został zidentyfikowany, bynajmniej ja nie dotarłam do takich źródeł, ale tutaj też chciałabym zaznaczyć, to, że nie został jeszcze u nas stwierdzony, nie oznacza, że nie wystąpi w najbliższej przyszłości. Więc tutaj też chciałabym zwrócić Państwa uwagę na tą chorobę. W przypadku raków bakteryjnych, a ich presja jest naprawdę bardzo duża, tutaj szczególnie rak bakteryjny na uprawach sadowniczych, jabłoń czy też wiśnia, w zeszłym sezonie gdzieś tam schowały plantację. W przypadku raków bakteryjnych bardzo ważne jest to, żeby umieć rozpoznać i zauważyć pierwsze symptomy infekcji. Tutaj jak w ostatnim etapie infekcji zauważymy, że ta tkanka, tutaj następuje uszkodzenie wiązek przewodzących, zamieranie, zasychanie liści, ale te liście pozostają nadal na gałązkach. Proszę Państwa, tutaj w cyklu rozwojowym tego patogena możemy zauważyć, że to co zostaje na osadzie, tak? Czyli to, co obserwujemy, jakieś wycieki bakteryjne na pędach, na gałęziach, to jest potencjalne źródło kolejnych infekcji. I bardzo, bardzo groźne jest to, iż to co zostaje na tej plantacji, ta plantacja ono przeżywa i dokonuje kolejnych infekcji już na kolejny sezon wegetacyjny. Proszę Państwa, tutaj też jesienią na porażonych drzewach możemy zaobserwować charakterystyczne narośla, które tworzą się na pędach i na gałęziach. Porażone liście często też biedną, zamierają, tak jak już wspomniałam, i zmieniają zabarwienie na kolor jasno-zielony. Dlatego też czasem, jeżeli na przykład przejdziemy przez swoją plantację i zauważymy, że na przykład na niektórych gałęziach są właśnie takie, ten kolor liści odbiega od naturalnego, to powinniśmy się od razu zainteresować i poprosić, jeżeli jesteśmy w stanie sami
upewnić się, czy na pewno mamy do czynienia z chorobą bakteryjną, zgłosić się do odpowiednich osób, które takiej informacji mogą nam udzielić. Proszę Państwa, choroby bakteryjne, ochrona to przede wszystkim eliminacja źródła, preparaty chemiczne, biologiczne, preparaty miedziowe. W przypadku zwalczania chorób bakteryjnych te preparaty miedziowe są jak gdyby nadrzędne i podstawowe. Metody agrotechniczne, metody hodowlane, czyli tutaj dobór odpowiednich odmian, o których już wspomniałam, tolerancyjnych, odpornych, mniej podatnych, lustracje, prognozowanie, monitoring. I proszę Państwa, indukowana odporność. I na tą indukowaną odporność roślin, czyli stymulowanie odporności rośliny tak, żeby ona nie była porażana przez dane patogeny, czy to grzyby, czy też bakterie, ja chciałabym powiedzieć kilka jeszcze tutaj słów i jakimi preparatami możemy to zrobić. Proszę Państwa, ta indukowana odporność roślin jest to odpowiedź na porażenie ze strony patogenów, ale też ze strony szkodników. I tą odporność możemy podzielić na takie dwie podstawowe grupy, systemową i lokalna. Lokalna to jest nic innego jak reakcja na wrażliwości. Czasami obserwujemy, że na pojedynczych liściach są charakterystyczne takie nekrotyczne punkty. Proszę Państwa, te nekrotyczne punkty to nic innego jak właśnie roślina sama broni się przed porażeniem przez danego patogena poprzez to, że tkanka nekrotyzuje. Wtedy taki zarodnik nie jest w stanie zaburzyć swoich strzępek infekcyjnych w głąb liścia i nie jest w stanie rozwijać się na tej roślinie, dokonać dalszych infekcji. I systemowa. Systemowa nabyta odporność systemiczna i indukowana odporność systemiczna. Indukowana odporność systemiczna to jest ta odporność, którą my sami możemy zaszczepić w roślinie poprzez stosowanie odpowiednich preparatów, które zawierają substancje. Proszę Państwa, te mechanizmy stymulacji odporności są kreowane na dwie jak gdyby grupy, ponieważ roślinie cały czas towarzyszą stresy. Stresy abiotyczne i stresy biotyczne. Stres biotyczny to oczywiście patogeny i szkodniki, a stres abiotyczny to jest to, z czym roślina spotyka się na co dzień, czyli wahania temperatury, susza, przymrozki. I co zrobić? Przede wszystkim tutaj induktory reakcji obronnych. Czasami takimi induktorami reakcji obronnych są, proszę Państwa, nawozy doliste. Ale te nawozy doliste, które w swoim składzie zawierają substancje, można mówić o substancjach czynnych, substancjach aktywnych. Takimi substancjami aktywnymi są m.in. aktywne jony fosforynowe. Dlaczego te aktywne jony fosforynowe? Ponieważ, proszę Państwa, fosfor, miedź, potas są to pierwiastki, które jak gdyby budują, ale też mają istotny wpływ na ograniczenie patogeniczności chorób grzybowych i chorób bakteryjnych. Oczywiście ta technika, która poszła w produkcji nawozów jest też jest już na bardzo wysokim poziomie. I tutaj mamy do czynienia z tak zwaną nanotechnologią. Ta nanotechnologia pozwala nam zamknąć jak gdyby w takich malutkich cząsteczkach dane pierwiastki. I tutaj szczególnie swoją uwagę chciałabym skierować na takie pierwiastki jak miedź i srebro. Proszę Państwa, srebro jest znane ze swojej właściwości fitosanitarnych wobec wykorzystywanych do zwalczania chorób, czy też miedź, która właśnie jest jednym z takich czołowych pierwiastków, które mogą posłużyć do wykorzystania w ochronie roślin. I używanie właśnie takich preparatów, które zawierają w swoim składzie zarówno te substancje, o których mówiłam, czyli aktywne jony fosforynowe, czy też miedź, srebro, potas, magnez, one gwarantują nam osiągnięcie odporności. To, o czym już mówiłam, tak? Tutaj chciałabym zwrócić Państwa uwagę na te pierwiastki, które są zaznaczone czerwonym kolorem. Magnez, potas, fosfor, wapń, ponieważ te pierwiastki oprócz tego, że pomagają ograniczyć patogeniczność niektórych chorób, to również, proszę Państwa, mają istotny wpływ na budowę, strukturę liścia. Im więcej potasu, fosforu, to wtedy liść jest bardziej twardszy i tym samym zarodniki grzybów, czy też komórki bakteryjne nie są w stanie wniknąć i zaburzyć swoich strzępek infekcyjnych. Tutaj szczególnie chciałabym zwrócić Państwa uwagę na azot.
ponieważ czasem jest tak, że niektórzy wychodzą, że azot, azot, azot dla pobudzenia tej rośliny, tak? Im więcej azotu, tym lepiej. Proszę Państwa, wcale tak nie jest, ponieważ azot prowadzi do tego, że te tkanki rośliny są bardzo podatne na porażenie, więc trzeba zawsze układać ten program nawożenia, ale też zarazem i ochrony, żeby wszystko było zharmonizowane. Proszę Państwa, przed założeniem plantacji. Czasami jest tak, że już na tej plantacji mieliśmy do czynienia z grzybami z rodzaju fusarium, czy to Pera verticillium, które są sprawcami chorób odglebowych. Jak ograniczyć ich presję? I tutaj niestety też nie ma już żadnego środka ochrony roślin, czy też fulminanta, który można by było zastosować. Wiele plantadorów roślin sadowniczych, szczególnie w przypadku upraw jagodowych, stosuje m.in. preparat Bestami, który spełnia właśnie taką funkcję ograniczającą zarówno te patogeny odglebowe, ale też tym samym ogranicza, proszę Państwa, szkodniki glebowe, czy też nicienie, ale też nasiona kwasu. Więc to jest, oczywiście jest to pewne rozwiązanie, ale też warto zadbać, żeby w tej glebie było jak najlepiej i żeby ten korzeń mógł rozwijać się prawidłowo i był odporny na porażenie. Tutaj jednym z takich rozwiązań może być preparat Rosa Humus i Delsol. Delsol, proszę Państwa, w swoim składzie zawiera pozytywne bakterie Pseudomonas putida, które zasiedlając system korzeniowy, one stwarzają taką barierę ochronną. I w ten sposób te rośliny są bardziej odporne na porażenia, ale tym samym też zwiększają pobieranie fosforu. Proszę Państwa, problem choroby bakteryjnej, o którym już wspomniałam, i tutaj ten preparat Cuproflox, który jest obecnie zarejestrowany jako nawóz do lisny, zawiera tlenochloryk miedzi. Jest go aż 380 gram w jednym litrze, czyli to nam daje około 23,5% miedzi. Taka dawka standardowa to jest 0,1 litr na hektar w 500 litrów wody. I tutaj stosując, proszę Państwa, ten preparat, mamy jak gdyby podwójne działanie, ponieważ oprócz tego, że uzupełniamy niedobory miedzi, to jeszcze działamy przeciwbakteryjnie tej chorobie, o której ja już tutaj wspomniałam, o tych dwóch bakteriach, o których była mowa tutaj szczególnie zaznaczając bakterie z rodzaju Xanthomonas. Więc jest to pewne, proszę Państwa, rozwiązanie, które możemy zastosować na te pierwsze zabiegi, żeby zabezpieczyć się, szczególnie jeżeli obserwujemy na swojej plantacji uszkodzenia kory, czy też uszkodzenia po cięciu, to również można tutaj się zabezpieczyć. Kolejnym preparatem, który również zawiera miedź, to preparat Verno, również zarejestrowany jako nawóz, ale również wykazuje działanie wspomagające ochronę w przypadku chorób bakteryjnych, czy też w przypadku chorób grzybowych. Tutaj producentem tego preparatu chciałabym zaznaczyć, że jest Nordos. A Nordos, proszę Państwa, już był na naszym rynku, ale utracił, nie jest teraz obecnie zarejestrowany, ale ten proces rejestracyjny tego preparatu miedziowego jest w toku, więc podobne działania i podobne właściwości, to jest jedno z rozwiązań. Kolejny preparat, również bardzo dobry, Wiflo-CUB. Proszę Państwa, ale dlaczego bardzo dobry i dlaczego ja tak to podkreśliłam? Ponieważ sama prowadziłam badania nad tym preparatem właśnie w truskawce. I tutaj muszę Państwu powiedzieć, że właśnie dzięki tej miedzi, którą zawiera ten preparat, a zawiera jej 4% i działa systemicznie, udało nam się uratować 3-hektarową plantację truskawki tutaj w rejonie krujeckim, gdzie wystąpiła bardzo duża presja szarej pleśni, ale też chorób bakterii patogenicznych, które dziesiątkowały tą plantację.
Tam mieć, proszę Państwa, w tym preparacie jest w nanocząsteczkach. Nanocząsteczkach bardzo małe rozmiary. I tak jak już tutaj zaznaczyłam 4%, dodatkowo, proszę Państwa, preparat ten zawiera bor. A bor również jest bardzo ważnym pierwiastkiem. Oprócz tego te składniki w tym preparacie kompleksowane są kwasem glukonowym. Więc jak najbardziej w przypadku zwalczania, ograniczenia patogeniczności chorób WFLCUB również można w swoich programach nawożenia uwzględnić. Kolejny WFLCAL-S to jest podobna nanotechnologia, nanocząsteczki, ale tutaj, proszę Państwa, mamy już srebro. Srebro koloidalne. A jak wiadomo, srebro słynie ze swoich właściwości fitosanitarnych w przypadku zarówno chorób grzybowych, jak i też chorób bakteryjnych. Dodatkowo też wapno, które jak gdyby wzmacnia i stanowi strukturę dla tkanek roślinnych. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że oprócz tego, że oczywiście to srebro to jeszcze działanie aktywizujące procesy życiowe, poprawa nacennienia komórek rośliny, ale też stymulacja naturalnych mechanizmów obronnych samej rośliny. I to jest bardzo ważne, że dzięki właśnie wykorzystaniu takich preparatów możemy ograniczyć patogeniczność niektórych grzybów czy też bakterii występujących na naszych plantacjach. Proszę Państwa, kolejna jak gdyby seria preparatów, które również stymulują naturalne mechanizmy odporności, to nawozy fosforynowe. Ja o tych nawozach fosforynowych już tutaj w międzyczasie wspomniałam kilka słów. Nie będę się już tutaj rozwodziła nad rolą fosforu, ponieważ każdy z Państwa doskonale wie, że ten fosfor jest bardzo ważny w przypadku prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Ale proszę Państwa, dlaczego te fosfirony są pomocne w uprawach? Przede wszystkim, proszę Państwa, działają one jako silny środek odżywczy. Oprócz tego, że uzupełniają niedobory fosforu, to również uruchamiają w roślinie jej mechanizmy naturalnej odporności. Tutaj zwiększają właśnie odporność rośliny na niekorzystne warunki, zarówno atmosferyczne, jak i też siedliskowe, przy tym stymulując te mechanizmy. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ta cząsteczka fosforu, która jest obecna w tym preparacie, jest pozbawiona jednego atomu tlenu. A to daje, że ta cząsteczka jest bardziej mobilna w roślinie. Tym samym może szybciej przemieszczać się w tkankach rośliny, a tym samym szybciej zadziałać. Oczywiście jakie korzyści mamy ze stosowania preparatu, który właśnie zawiera ten aktywny jon fosforynowy, bo proszę Państwa, fosforyny to nie tylko magnez, jest fosfiran magnezowy i miedziowy. I one wykazują zarówno działanie przeciwbakteryjne, jak i też przeciwgrzybiczne, można tak powiedzieć kolokwialnie mówiąc. Ale bardzo ważne jest to, że one spowalniają proces tworzenia się oospor. A to jest bardzo ważne w przypadku właśnie tych grzybów, które mają bardzo dużą taką zdolność reprodukcyjną. Tak jak między innymi monilioza, szara pleśń, czy też grzyby z rodzaju kladosporium. To na pewno jest szansą i pewnym uzupełnieniem takiego standardowego programu. Proszę Państwa, stosując właśnie, mając porażenie, rośliny reagują akumulacją fitoaleksyn. Fitoaleksyny to nic innego jak ciała odpornościowe, które powodują swego rodzaju odpowiedź układu odpornościowego bądź też apoptoza. Apoptoza, czyli takie zaprogramowana śmierć komórki. I tak jak już wspomniałam tutaj, ten fosfor i miedź zawarte w tych preparatach, one oddziaływują fungistatycznie na patogena. Opóźniają zarówno wzrost komórki grzybowej, ale też spowalniają tworzenie spor. Więc jest to bardzo ważne w przypadku właśnie, kiedy mamy dużą presję patogenów na plantacjach, a tak jak w tym roku nie mamy żadnego środka ochrony roślin zarejestrowanego, żeby móc zwalczyć dane choroby. I tutaj, proszę Państwa, te nawozy mają podwójne, a nawet można mówić o takim potrójnym działaniu, ponieważ oprócz tego, że dostarczają makroskładników niezbędnych do rozwoju rośliny, to również indukują odporność roślin, ale też ograniczają nasilenie patogenów, a to daje nam zachowanie i uzyskanie wysokojakościowego plonu.
Również bardzo ważną rolę spełniają, proszę Państwa, fizjoaktywatory i biostymulatory. Ja ostatnio byłam na właśnie takiej konferencji o biostymulatorach, gdzie podkreślano właśnie tą rolę biostymulatora jako tego preparatu, który wpływa na zarówno wzrost plonu, ale też na jego dodatkowe funkcje, między innymi tutaj funkcje związane z pomocą w ograniczeniu, ale też zachowaniu takiej odporności samej rośliny. Proszę Państwa, jednym z takich preparatów, który może być wykorzystywany wspomaganie ochrony, może być preparat aminobol. On aktywizuje i też jest pewnego rodzaju biostymulatorem, ponieważ zawiera aminokwasy L, czyli te lewoskrętne. Ogólnie tych aminokwasów jest ponad 75% w tym preparacie. Ale jak dwie funkcje? Przede wszystkim, proszę Państwa, ograniczenie presji warunków stresowych. Tutaj szczególnie, jeżeli będzie tak, jak będzie jakiś popa ze strony, ktoś na przykład użył nieodpowiedniego środka, ale tu już nie mówię o leczeniu, czy też o innych uprawach, regeneracja uszkodzeń mechanicznych, na przykład po gradobiciu, czy też podniesienie kondycji roślin po stresie termicznym. Susza, uszkodzenie przemrozkowe, to również jest bardzo ważne, żeby zabezpieczyć przed zapowiadanymi przemrozkami, jak i też po przemrozkach. Proces haratowania kationów. Proszę Państwa, tutaj umożliwia fizycznie powiązanie nidacją pomiędzy kationami. Między innymi tutaj żelazo, barwny, cynk, mangan, miedź, czyli są to te pierwiastki, o których już wcześniej wspominałam, ale też podniesienie takiego tempa przemieszczania i szybkości działania się substancji aktywnych. Proszę Państwa, kolejny preparat, również zawierający aminokwasy jako taki fizjoaktywator dla roślin, to preparat Aminofor. Zawiera oprócz azotu również aminokwasy. Tych aminokwasów pochodzenia zwierzęcego jest ponad 30%. Te aminokwasy, proszę Państwa, są bardzo ważne, ponieważ one jak gdyby uzupełniają, uruchamiają, ale też oddziaływują na kondycję i wigor rośliny. Jeden z takich aminokwasów, myślę, że na pewno Państwo też go wykorzystywali w swoich uprawach, jest preparat Aminoplan, który zwiększa również odporność roślin na czynniki stresowe, i susze, przymrozki, choroby, czy też zasilanie gleby, ale także stymuluje takie siły witalne samej rośliny. Obecnie na rynku jest bardzo dużo preparatów, które zawierają wyciągi, ekstrakty z alg morskich. Ja chciałabym tylko zwrócić Państwa uwagę, dlaczego tak się dzieje, ponieważ algi morskie są to algi brunatne, są to rośliny, które produkują ponad 250 ton suchej masy na hektar, gdzie w porównaniu z kukurydzą, która produkuje jedynie 22 tony suchej masy na hektar. Więc są to rośliny bardzo, bardzo wydajne. Jednym właśnie z takich preparatów, który zawiera ekstrakty z alg, jest preparat Algex, który stymuluje naturalne odżywianie roślin. W jego składzie oprócz tego, że są konieczne mikroskładniki, są również zawiera również te hormony, między innymi auksyny, cytokininy, gibberelliny, polisacharydy, betaminę, ale też aminokwasy i witaminy. Tutaj w tych nawozach znajdują się wyciągi z Alkalinaria Digitata, które oprócz tego, że zawierają monitor, poliamina, auksyny, czyli to są wszystkie te niezbędne pierwiastki, które należy dostarczyć roślinie, żeby prawidłowo rosła i rozwijała się. Oprócz tego, proszę Państwa, nawozy, które zawierają także aminokwasy, wyciągi z alg morskich, między innymi preparat aglocean borowy, magnezowy, wapniowy, którym również możemy podnieść odporność i stymulować mechanizmy obronne rośliny. Już reasumując, proszę Państwa, te racjonalne zwalczanie patogenów jest możliwe tylko przy dobrej znajomości plantacji, ale też prawidłowego doboru preparatów, które możemy wykorzystać, ale też takimi czynnikami wspomagającymi prowadzenie tej ochrony oczywiście jest prawidłowa agrotechnika, wybór stanowiska, właściwe zaleszczenie, prawidłowe cięcie,
prześwietlanie zdrowy materiał nasadzeniowy, ale także uprawa odmian odpornych bądź też tolerancyjnych na dane patogeny. Oprócz tego, proszę Państwa, te nawozy, które są obecnie w sprzedaży, one charakteryzują się jak gdyby i mogą wspomóc w roślinie jej naturalne mechanizmy odpornościowe, ponieważ oprócz tego, że stymulują tą aktywność procesów życiowych, to tak jak ja w trakcie już swojego wystąpienia tutaj Państwu zaznaczyłam, że niektóre uruchamiają mechanizmy odpornościowe i obronne samej rośliny. A to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym nie zapominali. I dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.